Agnieszka Wiktorowska-Chmielewska o stajennym chłopcu, który chciał zostać rycerzem. Bartek, teraz moja kolej. Jeszcze nie skończyłem. Dawaj, bo powiem dziadkowi. Dziadko! A co tu się wyrabia? O co chodzi, Zosiu? Bartek nie chce mi dać komputera. Teraz moja kolej. Skarż pyta. Dziadku, powiedz, żeby oddał. Widzę, że sprawa jest poważna. Zosiu, Bartek ma rację, nieładnie skarżyć. I co? I co? Z drugiej strony, takie zachowanie, Bartku, jak twoje, nie przystoi rycerzowi. O, słyszałeś? Oddawaj. Hej, kochani, dosyć. Mam lepszy pomysł. Nie wyłączaj! No nie, Zośka! Wszystko przez ciebie! Hej, już wystarczy. Siadajcie. Opowiem wam o chłopcu stajennym, który chciał zostać rycerzem. Chłopcy nie zostają rycerzami. Super, a jak miał na imię? Ten chłopiec, Zosiu, miał na imię Janko. Bartku, zagrałbyś chłopca, który chciał zostać rycerzem? No, w sumie mogę. Też kiedyś chciałem. Doskonale. Będziesz Janciem, a my z Zosią innymi postaciami. Więc raz, dwa, trzy... Otwieramy opowieści drzwi! W stajniach królewskich na Wawelu stajenny dogląda koni. Janko! Janko! Gdzie ten nic poń znów się podział? No tak, pewnie siedzi na dworze i znowu przygląda się turniejowi rycerskiemu. O tak, tak! Dobrze! I jeszcze kilka uderzeń! Uważaj! Było blisko! Jest! Zwycięzcą turnieju zostaje... Rycerz z Grabowa, Herbu Sulima! Niech żyje czarny rycerz! Niech żyje czarny rycerz! Niech żyje czarny rycerz! A teraz nasz z Bożej łaski król Polski i książę Litwy Władysław Jagiełło wręczy zwycięzcy kielich ze szczerego złota zdobiony najszlachetniejszymi kamykami. Tu jesteś, ty mały nicponiu! Ała! Ała! Moje ucho! Panie stajenny, proszę, puść! To boli! Myślisz, że sam będę robił, a ty turnieje oglądał? Do roboty i to już! Jeszcze chwilę! Chciałem porozmawiać z Zawiszą. Z najdzielniejszym z rycerzy? Ty, chłopaczysko od gnoju? I może jeszcze gierkiem jego zostać, co? Zawidły się łapi to zaraz, a nie do miecza się mierz! Gniady, koniku, to źle chcieć być rycerzem? Stajenny mówi, że nie tacy chcieli i nic. Ale wiesz, ja myślę, że on mi zazdrości. Sam pewnie kiedyś chciał, ale mu nie wyszło. Ale mi się uda. Uda mi się. Zobaczysz. Hejże, jest tu kto? Poczekaj, gniady. Jakiś pan z zamku. Jaśnie panie, czym... Zawisza? Czym służyć można waszej wspaniałości? Konia do oporządzenia zostawić chciałem. U nas? Konia? Wy? Mówiono wszak, że tu stajnie królewskie. O tak, tak, królewskie. Więc owsa jakiego dobrego dajcie mu, młokosie, i sierść sumiennie wyczyśćcie. Tak jest, jaśnie panie. Dziadku, czemu Janko nie powiedział Zawiszy, że chce być rycerzem? Jak ja czegoś chcę, to mówię. Zawisza to nie byle kto. Był najlepszym rycerzem w królestwie. Ale słuchajcie dalej. A masz! Tak! Raz, dwa, a jest! A masz! Janko, gdzieżeś? Konie trzeba napoić! No tak! Znowu te głupoty! Rzucaj, że tego kija i do obrządku jazda!
I tak zostanę rycerzem. Nie powstrzymasz mnie. Nie muszę. W słomie się urodziłeś i w słomie zmarniejesz. Do roboty już! O co chodzi z tą słomą, dziadku? Rycerz musiał być szlachetnie urodzony. To znaczy pochodzić z dobrego rodu. A Janko był zwykłym chłopcem ze wsi. To niesprawiedliwe. Cóż, tak było. Do rycerzy mieszczan poddaństwa! Król Polski, wielki książę litewski, Władysław Jagiełło obwieszcza! Na odzyskanie ziem zagrabionych przez zakon krzyżacki wyrusza! Ojej! Tylko nie to! Wojna z krzyżakami! Dziadku, kto to krzyżacy? Krzyżacy to niemiecki zakon rycerski, który swego czasu osiadł na terenach Polski. Chłopcze, niech skoro świt, koń mój osiodłany czeka. Tak jest, jaśnie panie. Jaśnie pan na bój rusza? Tak. Panie, mógłbym mieć jedną prośbę? Ty do mnie? Wiesz, kim jestem? Proś. Chciałbym... ja... no tak... by ja... będę najlepszym giermkiem na świecie. Chcesz zostać moim giermkiem? Widzę, serce masz waleczne. Ale bycie rycerzem to nie tylko noszenie miecza, a przestrzeganie kodeksu. Kodeksu? Jakiego kodeksu, dziadku? Rycerskiego, Bartku. Trzeba było być odważnym, honorowym i lojalnym. A co to znaczy lojalnym? Uczciwym, a w przypadku rycerza oddanym swojemu królowi, Bogu i ojczyźnie. Aha. Rycerz musiał stanowić wzór do naśladowania dla innych. Być dobry dla dam, sierot i nie wolno mu było krzywdzić słabszych. Słyszałeś? Tak. Dam i sierot, a nie skarżypyt. Dziadku! Hej, mam opowiadać dalej, czy wolicie się spierać? Kiedy wreszcie będzie moja rola? Już niedługo, Zosiu. Wracając do bajki. W nocy Janko zakradł się do jednego z wozów i rankiem razem z chorągwią koronną, czyli dawnym wojskiem, ruszył na Malbor. Siedział cicho jak mysz pod miotłą, aż trzeciego dnia... wóz się wywrócił i... Chyba nie odesłali go z powrotem. Nie, Bartku. Byli za daleko od Krakowa, a on obiecał zająć się końmi. Ale w końcu został tym rycerzem, czy nie? Już mówię. 15 lipca 1410 roku wojska zakonu oraz Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego spotkały się na polach w pobliżu Grunwaldu. Bogu Rodzica, Dziewica, Bogiem sławiona, Maryja. Do boju! Zawisza na czele. Muszę tam być! Muszę! Zosiu, teraz kronikarz obozowy. Twoja kolej. Janko, a ty gdzie? Tam wolno tylko rycerzom! Zawiszę, nie potrzebuję! A tam co? Co tam świeci w trawie? O rany, miecz! Nie, nie mogę go wziąć! Mogę! Lepiej nie! Ale jest niczym, a ja chcę być rycerzem! A rycerz bez miecza to nie rycerz, więc... Jaki wspaniały! Mój pierwszy miecz do boju!